Nie zgadza się zakres prac wykazany w protokole odbioru z tym, co rzeczywiście zostało zrobione, dlatego zdecydowałam się złożyć zawiadomienie do prokuratury, mówi Waldemar Płomiński, mieszkaniec gminy Bełchatów. Polegające na wyrównaniu i korytowaniu drogi na odcinku 2270 m2 i wykonaniu podbudowy o grubości 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych. Termin wykonania tego zadania był do 31.08. Kwota wykonania tego zadania 20 tysięcy złotych bez 20 groszy. Proszę Państwa, my jako mieszkańcy od ponad roku staraliśmy się o budowę nawierzchni asfaltowej na tej drodze. Powierzchnia tej drogi, o którą nam chodziło, przy której my mieszkamy i znajdują się nasze posesje, to jest około 500 m2. Faktycznie wykonanie tego zadania polegało na tym, że na przełomie miesiąca lipca i sierpnia przyjechała jedna wywrotka z kruszywem, z destruktem. Nie wiem, ile tego przywiozła. W każdym razie ten destrukt wystarczył do rozsypania na powierzchni 60 m2 drogi, która stanowiła jak gdyby przedłużenie wcześniej wykonanej drogi przez mieszkańców. Proszę Państwa, bardzo istotna rzecz. W zleceniu jest 2270 metrów drogi. Faktycznie wykonano, pozorując prawdopodobnie wykonywanie tego zadania, 60 m2. Długość 20 metrów, szerokość 3 metry. Proszę Państwa, w tym zawiadomieniu do prokuratury, które przygotowałem w imieniu mieszkańców, zarzucamy jeszcze członkom komisji odbiorowej, urzędnikom gminy, poświadczenie nieprawdy w protokole odbioru polegającym na tym, że ta komisja odebrała tą drogę, cały zakres wykonywania tych robót oraz stwierdziła dobrą jakość wykonanych robót i zawnioskowała o wypłatę kwoty 20 tysięcy złotych bez 20 groszy jako zapłatę za wykonane roboty. Rzeczniczka gminy nie jest w stanie odpowiedzieć wprost, czy to, co podpisane jest na protokole odbioru, zgadza się z tym, co faktycznie zostało zrobione. Mamy za to informacje o metodologii zastosowanej podczas przygotowywania kosztorysu i tłumaczenie, co może być wliczone w metraż całości inwestycji. To ja mam pytanie, ile faktycznie było w tym protokole odbioru drogi, do tej drogi faktycznie zrobiono? Czyli tutaj jest rozbieżność, sytuacja się zgadza? Zgadza się wszystko. Natomiast sporne są metodologie wykonywania kosztorysu. I drodzy Państwo, ja w takie rachunki wdawać się nie będę. Powiem jedno, że wykonany został generalny remont 200 metrów tej drogi bieżącej. Natomiast kwestia tych wyliczeń, która została dokonana, to jest kwestią sporną. Ale my po prostu wiemy, że jeśli tam są jakieś błędy rachunkowe, to są drobne. Natomiast faktem jest, że wykonanie takiego remontu na 200-metrowej drodze powinno kosztować 20 tysięcy złotych finalnie. To ja zapytam inaczej. 200 metrów jest zrobione. Jaka odległość, jaka długość jest w dokumentach odbioru wskazana? Też 200 metrów, czy to jest rozbieżność? Nie, ten pan mówi o... Ja nie widziałam dokumentów, dlatego pytam. Ja wiem. Ten pan mówi o 2000 m2 robót. Nie, ja pytam, jak jest w dokumentach. 200 metrów mówi pani, jak jest w dokumencie odbioru, ile tam jest? Mowa o 2000 m2 objętych robotami. Czyli to nie można tak prosto przeliczyć. Ja mówię dla uzmysłowienia państwu, że chodzi o drogę, wyremontowaną drogę długości 200 metrów. Która ma konkretną szerokość standardową, rozumiem, tak? I pobocza na przykład są też wliczane. W związku z tym trudno mi się odnosić do powierzchni. Myślę, że... No dobrze, ale odbiór zakłada to 200 metrów i to 200 metrów faktycznie jest od do 200 metrów. Gmina to musiał zmierzyć jakoś, tak? I to się musi po prostu zgadzać. Autor kosztorysu tak to wyliczył. I w tej chwili gmina bada, czy tam doszło do błędu rachunkowego w którymś z tych wyliczeń. Natomiast wiadomo jedno, że chociażby przez doświadczenie tego typu długość prac,
która została wykonana, tyle kosztuje. Byliśmy na miejscu z kamerą. Jak twierdzi mieszkaniec gminy, nowej inwestycji za blisko 200 tysięcy zrobiono zaledwie kawałek, około 20 metrów, a nie 200, jak podane jest w protokole odbioru. Widzimy też, że w kubaturę nie mogły być wliczone pobocza, bo tu ich nie ma. Problematyczny jest za to sposób, w jaki mieszkaniec wszedł w posiadanie dokumentów, w tym protokołu odbioru tej inwestycji. Gmina uważa, że bezprawnie i wójt 28 września składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o przywłaszczenie akt urzędowych. Jeden z mieszkańców gminy, który domagał się dostępu do akt urzędowych, zabrał te dokumenty i wyniósł je z urzędu. Ten pan jest mieszkańcem Dobrzelowa, a jak wynikało z jego słów, kwestionował w sposób, w jaki przeprowadzano modernizację drogi wewnętrznej, przy której znajduje się jego posesja. Mieszkaniec kilkukrotnie dzwonił wcześniej do urzędu, uzyskał informację, że inwestycja jest zakończona. Ton jego głosu wskazywał na nerwowość. Gdy 28 września przybył do urzędu, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej udostępniła mu wgląd do akt, do tych akt, których się domagał. Ten pan uznał to jednak za niewystarczające, zażądał kserokopii akt. Swoją postawą, tonem głosu i zachowaniem wywarł tak wielką presję na urzędniczkę, że niemal sparaliżował jej działania. Mimo to urzędniczka nie wyraziła zgody na skopiowanie akt. Wtedy mieszkaniec chciał dokumenty fotografować telefonem komórkowym. W sytuacji, gdy urzędniczka próbowała temu zapobiec, wziął dokumenty i wyszedł z urzędu mimo wezwania do zwrotu akt. Nie sposób pominąć faktu, że urzędniczka, która została tak obcesowo potraktowana, do tej pory nie otrząsnęła się z szoku po incydencie. Tłumaczy, że nadal czuje się zastraszona przez tego pana i obawia się go nawet w sytuacji, gdyby miała się z nim przypadkowo spotykać na ulicy. Mieszkaniec przyznaje dokumenty, które pokazała mu urzędniczka, zabrał ze sobą i skserował, po czym je zwrócił. Jak mówi, dlatego, że nie chciano mu tych dokumentów skopiować na miejscu. Poprosiłem, trzymając te dokumenty w ręce, o możliwość zrobienia zdjęć aparatem w telefonie komórkowym. Też pani nie wyraziła zgody na zrobienie tych zdjęć. W związku z tym wyszedłem z pokoju, pojechałem do domu, skserowałem te dokumenty i po 10 minutach przywiozłem. Czym się kierowałem? Kierowałem się tym, że byłem wprowadzany w błąd na zebraniu sołeckim, że droga jest w trakcie realizacji, podczas gdy to w urzędzie i ta pani powinna wiedzieć, że pieniędzy na tą drogę już nie ma. Po drugie, pamiętacie państwo, że w tym urzędzie dokumenty potrafią zginąć. Pamiętacie państwo, rok temu był jeden z pracowników skazany prawomocnym wyrokiem za raport, który zrobił, który podobno w gminie zginął. Kierowałem się interesem publicznym, uznając, że żadnej szkody interes publiczny na tym moim działaniu nie straci. Wręcz przeciwnie. Sprawie będziemy się przyglądać.